Przede wszystkim zaraz przedstawię skład reprezentacji Polski na mecz Polska kontra Austria. Kto wystąpi? No właśnie, zaraz to wszystko przedstawię. Jestem ciekaw też waszej opinii, napiszcie w komentarzach co na ten temat sądzicie. Ale Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, przedstawię skład, przewidywany skład na mecz Polska kontra Austria. W bramce Łukasz Fabiański, Tomasz Kędziora, Kamil Glik, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Piotr Zieliński, Grzegorz Krychowiak Krystian Bielik, Kamil Grosicki, Krzysztof Piątek i Robert Lewandowski Tak właśnie by się prezentowała ta jedenastka wyjściowa Jeszcze raz, Łukasz Fabiański, Tomasz Kędziora, Kamil Glik, Jan Bednarek, Bartosz Bereczyński, Piotr Zieliński, Grzegorz Krowiak Krystian Bielik, Kamil Grosicki, Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski czyli praktycznie znowu tutaj byśmy zagrali dwoma napastnikami, bo były dyskusje tak naprawdę po meczu ze Słowenią, czy powinniśmy grać jednym napastnikiem, czy też po prostu dwoma napastnikami. No tu na pewno byłaby optymistyczna informacja, że Bielik by wystąpił praktycznie od pierwszej minuty. Wydaje się, że Bielik po prostu już jest na tyle gotowy tak naprawdę do tego, żeby grać nie tylko w pierwszej reprezentacji jakby w, w, w trakcie meczu, żeby go trener wprowadzał, ale też od, praktycznie od pierwszej minuty, tak? I tutaj para Krychowiak praktycznie i Bielik wydaje się, że to byłaby świetna para. No Krychowiak jest w dobrej dyspozycji, to jest mało prawdopodobne, żeby on zmienił akurat co do tej pozycji. Są takie pewniaki, tak? Chociaż ja powiem, powiedziałem taką rzecz, mówiłem a propos innego filmu na temat właśnie reprezentacji Austrii, że tutaj dobrą decyzję by podjął Jerzy Brzęczek, gdyby wystawił Szczęsnego. Szczęsnego dlatego, że Fabiański tutaj, tutaj grał praktycznie w West Ham United, a napastnikiem przecież w reprezentacji Austrii jest zawodnik, który tak który grał praktycznie Tutaj w West Ham United też. No teraz praktycznie, teraz w 2019 roku w okienku letnim poszedł do Chin za 25 milionów euro. Natomiast tutaj, żeby zmylić tak naprawdę szyki, no bo Arnautowicz może znać tak naprawdę słabe punkty Łukasza Fabiańskiego, tak, a chociaż może to dodziałać też drugą stronę, Łukasz Fabiański będzie znał mocne strony tego właśnie napastnika, no ale tutaj wiemy, że praktycznie selekcjoner takiej decyzji nie zrobi, bo on takim systemie jakby wahadłowym pół roku stawia na jednego bramkarza, potem następne pół roku na kolejnego bramkarza, no nie wiem, to jest tak naprawdę kontrowersyjny pomysł, z jednej strony to jest fajna sprawa, z drugiej strony, no należy po prostu zmieniać od chwili potrzeby, tak, jak po prostu jest potrzebny tak naprawdę zawodnik, a a, nie, a poza tym, no powiedzmy sobie wprost, tak, no, na dzień dzisiejszy tutaj Wojtek Szczęsny gra w Lidze Mistrzów, jest po prostu tutaj Juventus na pierwszym miejscu w Lidze w Serie A, zdobywa mistrzostwo, to nie mówię, że jest Wojtek Szczęsny lepszym zawodnikiem, ale ma więcej tak naprawdę możliwości czy też meczów na wyższym poziomie gra niż Łukasz Fabiański, tak? Przynajmniej jeśli chodzi o tę krasę rozgrywkową te mecze, tak? Potowem tak, Tomasz kędziora, Kamil Glik. No i to jest bardzo ważna informacja, więc Kamil Glik wraca praktycznie do reprezentacji. On już był gotowy praktycznie na mecz ze Słowenią, jednak obawiano się, żeby go wpuścić na boisko, żeby ta kontuzja nie odrodziła się, a tam był bodajże mięsień czworogłowy, tak? Ten został ten po prostu mięsień został czy ta kontuzja została zaleczona? I Jan Bednarek to jest para dobra tych stupe, stoperów, tych właśnie obrońców, bo zawsze Glik. Może po prostu podpowiedzieć Benarkowi, jak ma się ustawić na boisku. Ja mówię, no nie nie chodzi o to, o to żeby praktycznie Glik tutaj dyrygował Benarkiem, ale pewne takie błędy, tak, podstawowe. No jednak, Benarek jest młodym tak naprawdę obrońcą. Nadzieją tej reprezentacji pewnie przez wiele lat będzie występował w tej reprezentacji. Natomiast rzeczywiście Glik może mu po prostu skorygować jakieś po, e, błędy, ustawienia i tak dalej. E, no, zabraknie tutaj Pazdana, tak, tego właśnie zawodnika, który grał w pierwszym meczu. Muszę powiedzieć, że tak, że Pazdan z całym szacunkiem, fajny po prostu piłkarz i tak. Tak dalej. Natomiast absolutnie kiepski mecz, jeśli chodzi o mecz ze Słowenią. Jeżeli Pazda nie zagra, to wcale się nie zdziwi, bardzo słaby, bardzo słaby. Też Jerzy Brzęczek jest taką osobą, że on daje szansę komuś, ale jak ktoś do niego nie przekona do siebie, no to już będzie ciężko tak naprawdę zasłużyć na jego na odbudowanie tak naprawdę zaufania, tak? Jerzy Brzeczek wchodzi z takiego założenia słuchaj, ja jestem selekcjonerem ja ponoszę odpowiedzialność, daję Ci szansę, stawiam na Ciebie, e, tak, daję Ci szansę, żeby zagrał w reprezentacji polskiej, ale Ty musisz się oddzięczyć, tak. Natomiast, no, różnie to po prostu bywa, jeśli chodzi właśnie o, e, jeśli chodzi właśnie o tych piłkarzy. Także tutaj nie zobaczymy też Rece, który był krytykowany, bo przecież nie występuje w swoim klubie, teraz jest na wypożyczeniu, poszedł z Atalanty do SPAL. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to ze stawienie tych zawodników, tak, no to tutaj mamy w środek pola praktycznie i w tym środku pola ma rządzić Krychowiak, tak, Krychowiak z tutaj Bielikiem, zamiast właśnie Klicha, tak, zamiast właśnie Klicha, no i Kamil Grosicki, pytanie jest tak naprawdę, czy Kamil Grosicki da radę kondycyjnie, tak, właśnie tutaj jeśli chodzi o ten po prostu skrzydła, no bo jednak Austria będzie mocna, po prostu to jest mocna drużyna wybiegana, tam praktycznie sześciu zawodników, to jest są zawodnicy, którzy grają w lidze mistrzów, tak? chyba dwóch w lidze Europy. To są zawodnicy, którzy po prostu no, grają praktycznie w RB Lipsku, w RB Salzburg, w Bundeslidze, sporo zawodników. To jest bardzo mocna tak naprawdę drużyna, chociaż ja mówiłem też po prostu a propos właśnie analizy tego meczu, możecie sobie zobaczyć to w filmiku, czy Polska ma szansę zwyciężyć tak naprawdę z Austrią. Mówiłem, że Polska ma szansę, tak? Przy odpowiednim tak naprawdę sposobie gry, zablokowaniu tutaj Austrii oczywiście atak na bramkę Austrii, ale nie taki, że praktycznie pressing przez 90 minut, to rzeczywiście mamy szansę na to, żeby zwyciężyć, no ale po tym meczu ze Słowenią to dzisiaj po prostu ciężko powiedzieć, tak, żeby tutaj powiedzieć, tak, że właśnie Polska zwycięży z, z Austrią. Także Łukasz Fabiański, Tomasz Kędziora, Kamil Glik, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Piotr Ziński, Grzegorz Krychowiak. Niektórzy mówią, że zabrakło tutaj w tym zestawieniu jakby ne, zabrakło właśnie tutaj tak Rybusa na, na, na przykład na tej lewej obronie, albo ewentualnie Jędrzejczyka, tak? Jędrzejczyk, który też mógł po prostu grać na tej lewej obronie. No nie wiem, takie jest po prostu tutaj zestawienie. Potem mamy tak Krystian Bielik, Kamil Grosilski, Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski. Są też takie głosy tak naprawdę krytyczne m, do tego, że powinno być więcej zawodników, którzy właśnie powinni dogrywać piłki do Roberta Lewandowskiego, tak, te skrzydła, one tutaj rzeczywiście powinno być, tych więcej zawodników podłączać się, bo jakby tutaj Piotr Zieliński, ok, natomiast on za bardzo po prostu był cofnięty w tej drużynie, powinien bardziej się po prostu do przodu wyrywać, no, te rajdy praktycznie, które robił ze Słowenią, bieg przez, przez 3 czwarte boiska, ok, fajna sprawa, ale w dzisiejszych czasach praktycznie tak już się nie gra, tak, jednak trzeba dogrywać tą piłkę do zawodnika, bo po pierwsze tak, jeżeli zawodnik biegnie 3 czwarte boiska z piłką, jest szansa na to, że przeciwnik odbierze tą piłkę. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, traci energię, a więc tutaj no, kwestia restytucji, odbudowy. Później no, musi faktycznie odpoczywać, to przeciwnicy wykorzystują. Kolejna sprawa to obrońcy mają czas, żeby się ustawić i też bramkarz. Tak, no, tak się już dzisiaj nie gra w dzisiejszych czasach, że piłka zabiera piłkę, praktycznie biegł całe boisko i ewentualnie oddawał sztab, czy dogrywa piłkę. Tak, no, Trzeba po prostu podaniami pod, przychodzić pod boisko. Przeciwnika, czy pod bramkę, po prostu przeciwnika. No i to masz kędziora. No to zobaczymy, tak naprawdę. Wielka zagadka, jak tu się zaprezentuje w tym meczu. Nie wszyscy na niego stawiają, ale jak to będzie w, pra w praktyce, to zobaczymy. Bartosz Bereszyński, no tutaj były krytyczne słowa, tak, po meczu ze Słowenią, właśnie jeśli chodzi o Mateusza Borka. Tak, mówił, że jednak Bereś musi dalej trenować te podania tą lewą nogą że jednak tutaj, żeby po prostu dziwi się tak naprawdę, że zawodnik, który ma 27 lat, gra w serii A, no tak jeszcze po prostu słabo gra tą lewą nogą, tak, że robi przekładkę praktycznie do prawej nogi i tak dalej, to sprawia, że przeciwnik bardzo szybko może podbiec, zabrać praktycznie piłkę, pójść na bramkę przeciwnik, na, na, na bramkę Polski, tak, czyli tutaj może oddać strzał. No, zobaczymy, tak, jaki ma pomysł. Jest na sam ciekaw, jeśli chodzi o obronę. Natomiast rzeczywiście pytanie jest takie: czy my możemy tak mocno się otworzyć, tak możemy zagrać praktycznie dwoma napastnikami z Austrią? Z jednej strony tak, no oczywiście musimy zabezpieczyć tyły, zabezpieczyć praktycznie tutaj defensywę, ale z drugiej strony sam Robert Lewandowski pewnie byłby podwójnie, albo potrójnie kryty, jeśli chodzi o reprezentację Austrii, więc tutaj no, kwestia jest sporna, tak naprawdę dotycząca tej drużyny. Chociaż wszyscy mówią, że praktycznie Polska nie ma szansy w tym meczu z Austrią, a może być sytuacja odwrotna, znaczy Austria bardzo mocno wygrała z Łotwą, bo to była aż 6 do 0 i może być taka sytuacja, że oni zlekceważą praktycznie Polskę, będą pff, z, z Łotwą wygraliśmy, a 6 do 0 po prostu z Polskę spokojnie pokonamy, no i może się okazać, że dostaną Bęcki, także się zdziwią po prostu, eee, ale no chciałbym, tak, no. natomiast tutaj jednak na, pa na papierze są bardzo mocną drużyną, tak, bardzo po prostu mocną drużyną, na pewno informacja pozytywna to jest taka, że Kamil Glik wraca, tak, to już były takie informacje, że na 90% będzie mógł zagrać z tutaj Austrią. Ciekawe tak naprawdę, jakby wyglądał ten mecz ze Słowenią, gdyby właśnie Glik grał, bo tam były tak okropne, straszne praktycznie błędy, jeśli chodzi o defensywę. No, jestem ciekawy, jak ta defensywa teraz będzie wyglądała. Dziś po prostu ten Glik jednak mm, nie powiem, że, no jak to tak by stwierdzić, po prostu, on, że on tak spina taką klamrą tą całą defensywę, jednak po prostu potrafił utrzymać to, to, ten, 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 ten rygor, tak, w tej, w tej obronie, bo były takie sytuacje praktycznie w meczu ze Słowenią, tylko zostawiali, zostawiali obrońcy po bokach, a środek po prostu wychodził bardzo wysoko, to jest bardzo niebezpieczne, bo potem widzieliśmy, co miała, miała sytuacja miejsce, tak, Pazdan gonił praktycznie zawodnika drużyny przeciwny, aż padła, padł gol, tak, zresztą też tam po prostu był błąd Pazdana, bo powinien sfaulować tego zawodnika, tak, to jest tak zwany fał taktyczny, nawet kosztem żółtej kartki, a nawet czerwonej kartki, no niestety, ale nie można dopuszczać do takiej sytuacji, bo to jest sytuacja praktycznie, gdzie pada gol, no i też jeszcze błąd Fabiańskiego, tak, który, no nie oszukujmy się, no da po prostu sobie pi wbić piłkę po prostu pod nogami, no ale w ogólnym rozrachunku Fabiański dobrze bronił w tym meczu zobaczymy jak to będzie w tym meczu na pewno dobrą informacją jest to, że Arnautowicz, który gra teraz w Chinach no co prawda tam on rozegrał chyba 4 mecze i